No to co? Już profil masz założony, co nie? Tak? No. Dobra, no to ja sobie teraz play nacisnę. Mam... Dobra, jak to ruszę? No i wciśnij sobie play. To na nowym serwerze jeszcze chodzą? Tak, ogólnie to normalnie to wszystko chodzi. Ja nieraz spotykam czasami. O, jesteś. Dobra. Idę, no. Ogólnie to tutaj graczy było pełno. Jest jeszcze nawet na Steamie ogólnie pierwsza część, tylko że ta pierwsza część to się traktuje ją jako dwójkę, a dwójka się traktuje jako pierwszą część. Że tak powiem. A czemu tak? Z tego względu nie wiem w sumie czemu tak jest, ale możliwe, że nie wiem, jakoś nie śledziłem dokładnie tego, tej serii, że tak powiem, ale ogólnie ten projekt został przeniesiony na tego, na Steama, bo to się chyba zaczęło właśnie od tej fleszówki, a potem to się przerzuciło na tego, na Steama i jest to naprawdę bardzo rozwinięta gra. Jest znacznie rozwinięta od tej, co tutaj jest. Ale chciałem testować, czy tutaj dobrze to wszystko chodzi, co nie? Jak coś to może... No bo z nikim innym tego w sobie nie zrobisz, taka prawda. No. Chyba, że tam masz jakiś, wiesz. Ja jakąś mapę wybiorę. No i teraz powinieneś mieć chyba mnie. Znaczy mnie, mój serwer. Czy gdzie tu się patrzę? Refresh sobie kliknij, tam jest. Na tym, no. Dobra. No to kliknij ready. Yo, yo. No i wielkie działa. Wielkie yo. Ale że lepiej do nas się nie działa. Dobra, chuj tu chodzi, czekaj. Sadem się chodzi. AD się chodzi, znaczy chodzi, jedzie. Myszką sobie, wiesz, tą lufą całą tą sterujesz, co nie, tam siła, kąt, co nie. Dobra. Jeżeli chodzi o ten taki pasek, ten taki laserowy, że tak się wyrażę, to jest taka platforma, na której się pociski będą odbijać. Aha! No dobra, dawaj, strzelaj. A, blisko. O, tu patrz, razy dwa, czyli siła tutaj się ogólnie podwaja. A w przypadku tej apteczki, to nie jest apteczka, tylko bardziej to jest, to są zasoby takie, że jakby to powiedzieć, no takie, jakieś takie unikatowe broni ci podsyła albo coś jeszcze innego, jakiś tam armor może na przykład ci też podrzuci. Nie wiem, dostałem jakąś broń. Nie kojarzę jej, bo ogólnie ja miałem naprawdę bardzo konkretny arsenał kiedyś, bo ja grałem na Facebooku. Ja nie mogę jeździć już. No bo za stromo jest i za słaby czołg masz. Będziesz musiał sobie ulepszyć punktami takimi naprawy, coś w tym stylu. Znaczy punktami naprawy, no takimi punktami, które są kluczem francuskim oznaczone. Możesz samemu wysadzić? Możesz, a tam na minusie będziesz miał. Ja muszę sprawdzić, co to jest za broń. Nie mam pojęcia, co to jest dokładnie, ta broń, którą teraz wyjąłem. Konkret, kurde, jeszcze te przestary. Nie wiem, wycofaj może, o, albo, dobra. Bo nawet nie wiedziałem, czy będzie, czy byłbyś w stanie akurat na ten, ale dobra. Ale już w ogóle nie mogę się ruszać. No bo jest ograniczenie. Bo jest takie ograniczenie, że możesz tylko trochę się przesunąć. Kurwa, blisko. Co ja tu jeszcze mam? Bounce. One bounce. Czyli raz może się odbić, a potem tu już się wysadzić. Ach, cholera. No, victory, wygrałem. Ej, ciekawe, śmieszna taka gierka, nie jest... No, jeszcze raz.
No, ale tak coś czułem, że może ci się spodobać. Myślałem, że gorsza będzie, ale taka... Który to jest rocznik? 2012 powiedział. Aha. Ale nie chcę skłamać, bo nie pamiętam dokładnie. Dobra, dawaj, nexta. Mogłem więcej tych dać, rund. No. Ale mało broni za bardzo tutaj, dobra. Tu tak słabo. Bo tu, aha, Boże, kur... Bo tu musisz, wiesz, bardziej tak... tak w górę, co nie, strzelać, no bo jak będziesz tak prosto strzelać, no to ci opadnie ten pocisk, musisz tak mniej więcej w górę tak jakoś celować. Dobrze, no dawaj. To nie. Zobaczmy może to. O, widzisz jak idealnie? O ty gnoju, ja ci dam. 3 punkty expa. O! No, ani razu nie trafiłem. Konkret to teraz. Tak. Ale to jest to w łeb. O kurwa. O, kurde, ładnie. Ale możesz jeszcze zremisować. Albo nawet dogonić. Ach. Co? Tak. Ten celownik, no to bardziej to jest tak, że swojemu kumplowi tak jakby pokazujesz, gdzie ma celować, coś w tym stylu. Aha. Tu jaki to jest największy poziom w tej grze? Nie chcę skłamać, ale chyba 50, ale mogę się mylić. Aha. Bo dawno w to nie grałem, więc mogę się mylić. Ja to grałem jak jeszcze do tej, do gimnazjum jeszcze łaziłem. To ja grałem w to. Tak, który masz poziom? To jest nowe konto, więc... Aha. A faktycznie, przecież tamto ty miałeś. No, ja miałem facebookowe konto i niestety Facebook wywalił tą grę i nie... no i nie da rady ogarnąć. Dobra, tylko dwa razy. Ale blisko, blisko. No i teraz będziesz musiał jakoś tak od góry, bo jak będziesz chciał na wprost strzelić, to się odbije. Ale kurde, skubany. Za mocno. Kurwa, bym ci zajął takiego strzała teraz tutaj. Chłopie. O kurwa, siadło. Siadło. No i teraz mam snajperę. Snajperka daje 100 punktów. Żebyś nie trafił. Nie, dobra, przesadziłem chyba. No, przesadziłem. Jak to mawiał ogrodnik, nie przesadzajmy. No i już nie mam broni, to już jest twój ostatni strzał. Ty nagrywasz? Tak. A nie, no powiem ci, że gierka spoko nawet. I co 3 dni, jak będziesz tak, wiesz, cały czas co 3 dni wbijał, że, znaczy, jak będziesz w każdy dzień tak wbija, to co 3 dni będzie ci punkty dawać takie z ikonką czołgu. Za te punkty będziesz mógł sobie kupować pakiet broni. Dobra. Albo będziesz mógł sobie za te punkty kupić zasoby, czy też na przykład jetpacka. Jest jeszcze taka linia, którym chyba pokazuje ci linię. Tak jakby kąt strzału, coś w tym stylu, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak to było. Ja też nie powiem. No, nie chwyciło. I za słabo. No ile to jeszcze tak będzie mi... Ale mi
stromo zrobił górkę, ja pierdzielę. Dobry. Czekaj, co my tu mamy? Ładnie. 4 razy dostał, to dobra. Nie, więcej dostał. 5 razy. Nie, bo nie więcej, nie wiem, nie liczę. Dobra, ja tak byle jak strzelę, bo nie wiem... A, tak coś czułem. Tak coś czułem, że to będzie na tej zasadzie. Ale już wolałem sprawdzić. O kurde. Earthquake. Ciutkę słabo. O, dosięgło. Ale tym razem przegrałem. Nawet nie liczyłem, ile razy w ogóle wygrałem, szczerze powiem. 115 punktów. No, 115, łopie. Kurde. To się wypnie. Tak. Dobra, spróbujmy snajpera. Blisko. Blisko byłeś. Tak. No chyba cię cycedrał. A tak nie może być. Horizon. Dobra, 4 dychy. Trochę daleko. No minimalnie. O. 60. Ja już broni nie mam. A i tak przegrałem. No. Czy ty też tak miałeś, jak byłeś małym takim chłopaczkiem? No. Wchodził ze strony takie typu mini play, mini gry, coś takiego, nie? No. Tam miałeś zawsze te multum wyboru z takimi różnymi miniaturkami, jakąś nie wiadomo jaką grafiką, co nie? No. A wchodziło się i to takie kurde... Co to jest? No, do dziś to się stosuje. Jak na przykład Mafia City coś takiego stosuje, że wiesz, że chodzisz taką postacią, a nad tobą jest wyświetlony poziom, że level 10, po czym jak na przykład jednego zlikwidujesz, to nagle 80 poziom, coś takiego. A potem wchodzisz ogólnie na stronę z tą grą, patrzysz co to zagra, tutaj widok izometryczny jakiś taki dziwny. W ogóle jakaś zupełnie inna gra. Najbardziej to w ogóle to często, jeżeli chodzi o jakieś reklamy, co nie, bardziej przy mobilnym YouTubie, to są, jeżeli chodzi o gry, to są takie, że decyzja, co nie, coś w tym stylu, albo no, czasami to są takie niby gameplaye prezentowane, takie co prawda fałszywe, ale są te gameplaye prezentowane i tam zawsze, za każdym razem to jest wybierana ta błędna rzecz, ta błędna odpowiedź przykładowo, coś takiego i to jest takie bardzo irytujące, że... I to jest specjalnie tak robione, żebyś ty pobrał tą grę, żebyś to zrobił, wiesz, za tego fight-upę, który tak właśnie reklamuje grę. Tak, że... Sorry, że tak trywialnie prosta, logiczna, ktoś klika po złonie. Ale ja nie mogę, jaki ładny strzał. Odbiło się i od tej platformy niewidzialnej i cyk w ciebie. No, zaraz za 200 pójdzie strzał. No, co? Punkty dostałem. No, ale dobra, skroili mnie. Nie fair. Aha. I w ogóle zawsze w tej grze to był taki przester, jak za dużo przycisków naraz leciało.
Dobra, dogoniłem cię. Ale ten czołg ma taką trakcję, że się tak trzyma, no kurde ci powiem, że... Dobra! Wyprzedzony ty. Co ten kamień robił dokładnie, bo nie pamiętam. Już spadło tam, już nic za bardzo nie zrobię. O, ty kurde mnie żeś dogonił szybko. Teraz dopiero zorientowałem się, bo ja mam 95, a ty 155. No. Już wyczułem trochę tę grę. Kurde, za daleko. GG for you. Man. Więc ta gra ci siada, co nie? No spoko jest. To trzeba Flipchaka ściągnąć do tego. To się serię zrobi. Plus 3 expa. A to w taki sposób działa. Tak, właśnie o to chodzi. Ogólnie, bo tam źle ci to wyjaśniłem, bo ogólnie właśnie tego typu broń, ona działa w ten sposób, że ta czerwona, taka biało-czerwona, to ona do przodu ona się przesuwa, natomiast taka pomarańczowa biała, to ona będzie w przeciwną stronę się ruszać. Aha. Zobaczmy, co tutaj w niej jest. Boomerang Rainbow. Seria ładna. Natomiast co ta tęcza robiła? O, disco kula. Noż, ty kurde. Muszę się ruszyć. No właśnie, dlatego się dziwię. Pudło znowu. No i teraz mamy tych broni sporo. Ohoho. Dobra, kwetuszka ci wezmę. Rzucę. No i nice. Tak. Ja ci dam. Ładnie. Deal over 100 damage in one turn. Aha. No tak śmieszna ta gierka jest. No takie niby Wormsy, ale to z czołgami. Co? O kur... No, miałeś szczęście. Już tam stale jeszcze. No, celowanie. A, za słabo. Hop, jak ja zaraz subwoofer odpalę, to ten mikrofon ci wybuchnie. No i wymyślałem, że kamienie z tym zostanę. Oho, bo 115 punktów, kurde, ma. Jak w Far Cry 4 takie, kurde, te leciały. Earthquake. Bliziutko. Dobra, muszę w końcu coś trafić. Co? Muszę w końcu coś trafić. Aj. A, już wiem, co to była za broń, kurde. 6.
No, jeszcze dwa expa. No, Hector mi kurde nieźle goni. Nadrabiam straty. Serio? Ważne boli chyba. 10. O. 236. A? Nie, nie, nie. No, dobra, bo już myślałem, że nie. A faktycznie backroller. No. Ja pi... A, dobra. No właśnie. Backroller. No, czytać. O. Czy ci się we mnie opłaci strzelić, czy... Ile tego masz? No, 3 miałem. O, bo goni mnie. Kurde. Tak, ostatnio. Mm-hmm. Hoverball. Ale mi posesję niszczysz. Podam do sądu. Ale bo ma więcej punktów od tego, nie może być. No, tak ma być. To się rozumie. O. No. Jeszcze nie koniec. Ty się cieszę, że w górę idziesz, chłopie, no. Król. A nie, dla mnie to nie będzie w sumie na plus. High grounda masz. No, teraz... A, myślałem, że wykorzystasz double damage. Stówę do przodu jesteś. No, 101. Aha, to jest ten earthquake, o którym tak cały czas ta gra gada. Splitter Chain. Na pewno się zmieni jakieś. Kurde. Snajpera żeś zatnużył. 79 punktów. Ten przester, kurde. Mój mikrofon jest piękny. Ale to nie, ale to nie chodzi o twój mikrofon, tylko te dźwięki wybuchu. Aha. Ciekawe co by było, jakby to użył, ale to wątpię, żeby to podziałało dobrze. Ach, za bardzo się odbiło. No! No, dobra. To wykorzystam to. A ta broń to robi też i tunel i można tak jakby od spodu zrobić damage. Serio?
A to nie widziałem. No sobie przeciął tuneler, no to... No, mogło chociaż o to złapać, o tę apteczkę. Tylko że te leżące to się zbiera wjeżdżając na nie, takie się wydaje. To szkoda. A mam jakąś broń jeszcze fajną. A faktycznie no. Nie zabrało. Gratuluję. O i drugi poziom już mam. Bo ja też. Upgrade token mam. No i mapa się odblokowała. Kurde, śmieją tam w kuchni. Dobra. One bounce. Zaryzykuję. Co by ci tu rzucić? O, wiem co ci rzuca, mają ulubioną grę. Ach, cholera. Zmarnowałem. O, achievementa odblokowałem. Ja to zapomniałem, że to były jakieś achievementy. Ja dostałem jakiegoś wcześniej. Mamy 200 prawie dwa punkty. Ile? No ja! Mega Rainbow, znowu coś z tęczą. No to są kwiatuszki. Blisko. Co? Za broń, bo nie pamiętam tej broni. Jeszcze wygrał, spokojnie. Obiecuję ci to. No, bo to dopiero początek, to wszystko się może zdarzyć. Chłopie, na najbliższych ustawieniach ta gra mi chodzi. Halo, komputer potężny. No ja też mam very high. Ja w ogóle nie wiem, jakie ustawienia graficzne są. Są takie, że są wyostrzone. Nie, lepiej nie, bo mi ścina mi już. Świetnie. I powiedz mi, co ja mam teraz zrobić. A już myślałem, że trafi. Powiedziałbym coś, ale nie wiem, czy mi wypada raz na odcinku. Dam coś na kawę powiedział. Bo na cecha. O Boże. Byś to wszystko twoja... Cyk! Jak ładnie. Chociaż. Nie trafisz. Wykrakałem. Mnie zawsze rozbrajało to, jak grałem. O, dziękuję.
Przydało się. Ile? Ile ty masz punktów? No, konkret. Się nazbierało. Ty, bo to już połowa meczu prawie, a tego. O, nagle nauczył się grać. Tak chce się. Pierwsza połowa przeciwnicy chodzić nie umiała, a w drugiej połowie to nagle odpalają się grają normalnie. Ja mówię. Nie no, weź te haksy wyłącz. Masz też ciwo bariański sobie pod domem. A, za mocno. A, czekaj, zaraz tutaj. Naprawimy teren. O! No, takim czymś możesz robić. Tak, no, będziesz mi teren tylko pobudować. Albo nie. No to GG. Nie będę ci robił roboty przy wycinaniu. No! W końcu! Stówka. Deka by było jakby w ciebie walnęło. No uważaj, najlepiej. No i łatwo wygrałem. 95 expa. O, promocja do trzeciej klasy dostałem. Ja pierniczę. Tank upgrade. No, sporo tutaj poziomu się nabiło na tych broniach. Przy Flower ileż się nabiło, kurde. Dobra, 180 expa na tym. Ma jakąś inną mapę? A mogę dać inną, bo ta taka no, zbyt no. prosta, co nie? Co? Patrz, zobacz jaki gość tu jest ten, Yam on it. Może czekaj, może zrobię na 3 osoby, co? Jam on it jakiś jest. Dobra, upgrade. Dam 4. O, mogę sobie to ulepszyć. Dam free fall all. Nie jest też nic. $20? Dobra, zobaczymy czy tamten dołączy. Dołączył. Patrz ta, dołączył. Dajesz ty teraz. O, nie, ja ci dam. Na 200 ci teraz strzał dam. Za 8? Opłacało się. Znam tą broń, ona jest świetna. I za 200, gość ma 200 już, kurwa. No bo on ma 45 poziom, więc czego chcesz? No w sumie. A, za słabo. Masz, mógł za zrobiłeś, nie będzie mógł trafiać. Ej, a ty im przeszkodę zrobiłeś. Zawsze możesz patrzeć. Patrz, to było wiadomo, że on tak szybko tutaj ten przebrnie, niebo. On ma, powiedziałbym, że nawet prawie wymaksowanego czołgu. Kurde, no pojazd czołgowy. Dobra, w końcu jakieś punkty. No ja cię, Hektor, nie wiem jak trafić.
Chociaż... No bo jest taka, taka konkretniejsza wersja tego kopania. Mega Digger to się nazywa właśnie. Ach, cholera. Masz szczęście. Aha, backroll. Jezu, powaliłem się z strony. A. Deszcz meteorytów. Ty hektorka mi tu mojego będziesz bingać, tam. O, proszę, 40. Czy niestety... Ja ci dam. Winner, winner, win 10 games. Dostałem achievementa, pomimo to, że przegrałem. No, ile odcinek trwa już? Powiem ci, że nawet nie mam zielonego pojęcia. 30 rund i dawaj, leci, kończymy potem. No. No, piękne ustawienie masz. Tak. Tylko raz, a nie, dobra, jest dwa razy. No przed tym. Dobra, pięknie. NS, nice. Okej, dobra. Patrz, większego granata ci tutaj zapodał. Jeszcze niżej upadnę, no. Jak medal jakiś. Bo w niego to wątpię, czy bym trafił tak idealnie. Ale widzę, że prowadzę. Tylko, że nie na długo. O, dobra. Widzę, że on próbuje się wcelować we mnie. A, bo nie ma. Dobra. O, masz szansę. Supplies. No, brawo. Taki, w sumie taką podstawową broń ci wzięło. Więc dupy nie urywa. O, mam tuneler, ale... Nie wiem, czy nie za mocno będzie. To jest niesprawiedliwe, nie do dupy pozycji teraz piję. Ach, cholera. Jezu, sorry na ten kaszel, kurde. Dobra, nic się nie dzieje. Też czasem pokasuję, nie wiem, czy słyszałeś. Coś ty zrobił? No i na minusie, kurde. Najgorzej. Coś ty w ogóle zrobił? No na minusie jesteś, bo żeś samemu sobie żeś strzelił. Chciałem do góry się podbudować. Ale... W ten sposób sobie odjąłeś punkty. Coś za coś. Ja pierniczę. Dopiero siódmy ten jest? Tak. Bo każdy po kolei strzela. Dlatego. Drodzy widzowie, nie oglądajcie tego w słuchawkach, bo wiecie co się dzieje. Są przestery przez te uderzenia. Duże. Chyba. Co by się stało, jakby gra skraszowała? Mecz by pewnie został anulowany normalnie, nic wielkiego pewnie. No i Hector łeb dostanie. No, dzięki za podwyższenie. Ach, cholera. Blisko. Ale on to wiadomo.
On to zaraz do 1000 dojdzie. Nawet do 2 bym powiedział. Patrz jak idealnie będziesz miał. No zajebiście! Świetny strzał, naprawdę. Ale ładny strzał posłuch, szczerze, no to mi się da. Tak, jeszcze niech mi gwiazdka prezenty przyniesie. No, fajnie. A patrz, trafiłeś środkowym, to oznacza, że dobrze masz ustawiony ten cel. No. Blisko. To nie we mnie! Znaczy w nas trafi zapewne. A jednak w ciebie. No. Koleś. Siema. No, no to teraz dasz mu podwójne te damage. A to nie, bo to jest bez sensu ten raj. Czekaj, co my tu na ciebie? Wiesz, że jak ty strzelisz tutaj we mnie tak z takiego dystansu, no to tobie też odejmie. O, dobra, cofnąłeś się. Masz. Wyrównało się. Paliwa nie ma. A on sobie tylko się patrzy i tylko się śmieje z nas. No tak, no wiesz, znaczy śmieje. No. Zobacz jaki on ma level, a zobacz jaki my mamy. Mamy ale tam... Nie, bo my się tylko jak debile tłuczemy, a ten co tam nic musi robić. No, ten tylko se strzela i... Dobra. Mnie to tam guzik obchodzi, co on sobie myśli. Ja to przynajmniej nie, mam okazję sobie zagrać. Aleś mu udał, kurde, fortecę. No, będzie chyba... O, tak coś czułem. Cholera. Kiepściutka troszkę. Patrz co on robi. Masz okazję, żeby nas dwóch ładnie załatwić. Ile tu maksymalnie osób może być? Nie liczyłem. Nie pamiętam, kurde, szczerze. Ale za wiele nie dało rady jakoś. Znaczy inaczej. Powiedzmy, że tak 8? No, to tak w overspeedzie mniej coś takiego. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, bo nie pamiętam w ogóle tego. No i jeszcze tamto trzecie weźmie. No, mówiłem, bo już skierował lufę, o. I 5 punktów jeszcze na dodatek dostał. No, tak czułem, że do 2000 dojdzie. Za daleko. No to ta. Ja już tak byle jak teraz strzelam, bo i tak już koniec. O, masz ochronę. Zajebiście. Dużo mi to da. No, bo strzeli we mnie. Jeżeli się nie uda z tym... z
z tym zlotem jutrzejszym, no to sobie możemy to ogarnąć, co nie? No na przykład może tak pograć. Dobra, dostałem mapę kolejną, dostałem kolejne tokeny, bronie. Dobra, pominę to, bo to jest akurat ważne w tej chwili. O, i kolejny achievement, już trzeci z kolei. Dobra. On też już wyszedł. Weapon Pack 9 released. To jest ostatnia paczka broni, która została wydana już. Się nie doczekaliśmy 10. Dobra. Close news. Tak więc to by było na tyle z naszego grania. Dzięki, że miałeś czas akurat sobie stestować jeszcze tą grę po latach, co nie?